Moja religia jest większa niż Twoja, tak zatytułowałem dzisiejsze kazanie, i tym tytułem nawiązuję świadomie do dosyć popularnej nowej piosenki, może ją kojarzycie: Twój ból jest większy niż mój. Ta piosenka dosyć prześmiewczo atakuje podwójne standardy rządzących w naszym kraju. Ja nie będę oceniał e, wartości artystycznej tej piosenki, ani nie będę omawiał radiowej trójki, ani kazika, ani nic z tych rzeczy, ale ten temat mi dzisiaj pasował. E, powiemy nie o tym, ale powiemy o naszych sercach. Od, obserwuję od, od kilku lat wśród chrześcijan coraz więcej osób, wliczając w to mnie, które obierają sobie jakiś bieżący, gorący temat i czynią z niego rzecz najważniejszą. Zauważyłem, że mamy łatwość przyjęcia jakiejś współczesnej religii religii, która jest popularna wśród moich znajomych w, soc, w social mediach e, którą promuje państwo, może nauka, celebryci, media z tej czy z drugiej strony. I mówiąc religię, Mam na myśli to, co, czym religia jest. Gdy czytamy definicję tego słowa, to widzimy, że to jest zespół wierzeń dotyczących istnienia Boga, ale też pochodzenia i celu życia człowieka. I związane z tym obrzędy, zasady, moralne i formy organizacji. I często zgodzimy się, ja jestem, powiemy, ja jestem chrześcijaninem, jaką ja niby inną no religię wznaję, powiemy, wierzę, że jest jedyny prawdziwy Bóg, który, jedyny Bóg objawiony w piśmie, on stworzył świat i on wszystkim rządzi. Ale potem, gdy rozmawiamy o tym, jaki jest cel naszego życia, co mamy robić, jak to chrześcijaństwo w naszym życiu na tej ziemi, że tak powiem, praktykować, to często jesteśmy w stanie się mocno poróżnić. Więc będę dzisiaj tego słowa religia używał tak dosyć luźno. Będę mówił o religii, o światopoglądzie, mocnych naszych przekonaniach. I przeczytamy dzisiaj fragment Pisma Świętego i Jezusa, rozmowę Jezusa, który świetnie ten problem naświetla, ale zanim go przeczytamy, to jeszcze chcę upewnić się, że jesteśmy świadomi, że ten problem nas wszystkich dotyczy. Bo przychodzimy z różnych miejsc, z różnych rodzin, z różnymi doświadczeniami i z celem życia, ale wszyscy wierzymy, że nasza religia jest większa od Twojej. Ja mam tak, tendencję tak myśleć i Ty masz tendencję tak myśleć. I nie myślmy o tym dzisiaj, kto ma z tym problem inny, ale myślmy dzisiaj o sobie. Kilka przykładów takich współczesnych religii, które łatwo adaptujemy. Uwaga. Religia, ratujmy planety przed ociepleniem, albo religia, niech Ziemia spłonie. Religia koronawirus to ściema, religia koronawirus nas zabije. Religia mamy świetnego prezydenta. E, albo religia następny prezydent będzie świetny dopiero i będzie nim... No i to już jest trudnie, bo jest kilka wersji. Religia e, Black Lives Matter i religia All Lives Matter. Religia szczepionki i antybiotyki są groźne. Religia, szczepionki i antybiotyki są super. E, religia trzeba się ogarnąć i założyć dużą rodzinę, albo taka, która mówi posiadanie dzieci w tych czasach jest bez sensu. Religia plastikowe słomki i siateczki to morderstwo. Albo religia smoczki dla dzieci. To jest krzywdzenie tych dzieci. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tych przykładów komentował, ani oceniał, ani poszerzał. Ale każdy z nas powinien sobie uświadomić, że jakąś tam religię, czy religię uznaje za większą od innych. Że jest przekonany o swojej racji i wie, że druga strona jest w błędzie. Że szybko zamyka się na opinię osób, które, które tej jego religii nie wyznają. Że większość rozmów poświęca tematowi właśnie swojej religii. Że ma nawet problem często, żeby kochać, Osoby, które nie wyznają jego religii. Może od razu stwierdza, że on, one trwają w grzechu. Może po prostu znaje te osoby za ograniczone. I bardziej niż człowieka, brata i siostrę w Chrystusie, widzi opinie, przekonanie. Pomyśl o tym, o czym rozmawiasz z innymi wierzącymi najczęściej. Czy zależy Ci na ich sercu, czy na ich głosie w wyborach? Bardziej Ci zależy na ich zdrowiu duchowym? czy zdrowiu fizycznym. Bardziej ci zależy, żeby im służyć, czy żeby dobrze przed nimi wypaść? O czym najwięcej czytasz i słuchasz? Ile czasu karmisz się polityką, opiniami różnymi na temat wirusa, 5G, pożarów w Australii, a ile karmisz się Bożym słowem? Gdy obserwujesz to co wrzucają twoi znajomi w internecie, co cię najbardziej wciąga i angażuje, co cię najbardziej porusza? O czym rozmawiasz z przypadkowo napotkaną osobom z ludźmi w szkole, w pracy, z rodziną. Ja sam się przełapałem na tym, że po jednym z nabożeństw naszych ostatnio, całą rozmowę poświęciłem na porównywanie różnych kandydatów prezydenckich. W innej sytuacji, zamiast zapytać o serce drugiej osoby, to zaczepiałem ją o protesty w Stanach. Na wyjeździe rodzinnym, gdy próbowaliśmy rozmawiać o naszym życiu duchowym, to bardzo szybko przychodziliśmy w tematy, żeby tak powiedzieć, delikatnie poboczne, i zdarzało się mocno o nie walczyć na wyjeździe rodzinnym z rodziną, która kocha Pana Jezusa. Żyjemy w czasach, które temu bardzo sprzyjają, bardzo. Wpadamy w niekończące się dyskusje w internecie, gdzie bardzo łatwo jest krzyczeć, a bardzo ciężko jest słuchać. Czujemy nacisk społeczny bardzo często od ludzi dookoła. Widzimy, jak nieraz ludzie tracą znajomych czy pracę, bo mają, nie należą do tej religii, której trzeba. Czujemy przynaglenie, bo ta choroba. Klimat, imigracja z krajów muzułmańskich, ta dyrektywa Unii Europejskiej zniszczy nas, naszą rzeczywistość, zniszczy nasze życie, zakończy nasze życie, jakim jest, trzeba wstać i walczyć. I bierzemy ten sztandar naszej ligi i niesiemy go dumnie. Ale czy to o to chodzi? Nie mam dzisiaj na celu zniechęcić nas do dyskusji politycznych, gospodarczych, medycznych, naukowych czy kulturowych, ani zniechęcić nas do zdobywania wiedzy, ani do zajmowania stanowiska. Ale myślę, że mamy problem. Albo może powiem. Łatwiej, ja mam problem. Może Wy też macie? I podobny problem mieli współcześni Jezusowi faryzeusze. Więc przeczytajmy teraz dłuższy fragment i skupimy się na ich problemie i odpowiedzi Jezusa. Myślę, że ich problem jest rzeczą, której też doświadczamy, i myślę, że ta odpowiedź Jezusa wbrew tym różnym współczesnym religiom jest ponadczasowa i jest dalej aktualna. A więc faryzeusze: faryzeusze, czyli nauczyciele religijni, mają misję przełapania Jezusa na złamaniu jakiegoś prawa. Chcą go przyłapać, bo Jezus nie pasuje ich do ich porządku, nie pasuje im do tego, jak oni sobie wyobrażają rzeczywistość i życie, bo jego nauczanie umniejsza ich pozycję. Tracą kontrolę, tracą władzę, tracą wpływy. Więc co robią? Chodzą za nim i próbują stawiać mu trudne pytania. One pytają go o najważniejsze przekazanie, sprawdzają, jaką ma wiedzę biblijną. Pytają go o płacenie podatków i chcą go postawić albo jako kolaboranta, albo jako kogoś, kto podburza ludzi przeciwko Rzymowi. Pytają go o ukamienowanie grzesznej kobiety, żeby ludzie przestali widzieć w nim takiego kochającego przyjaciela grzeszników. I efekt ich prób jest żaden. Nie udaje im się. Jezus zawsze trafnie odpowiada, zawsze się broni przed atakami, a oni tylko zatwardzają swoje serce coraz mocniej. I warto dodać, my czytamy te testy i sobie myślimy czasami, że no oczywiście, wiadomo co Jezus odpowie. Poznamy tę historię. To były testy trudne, to były pytania. No, pod którymi byśmy się pewnie ugięli. I pytania, pod którymi każdego innego niż Jezusa przyłapaliby na jakimś błędzie, ale Jego nie byli w stanie. Coś chyba musi z Nim być, z tym Jezusem. Więc przeczytamy Ewangelię Marka, rozdział 7, od wersetu 1 aż do 23. Dłuższy fragment, ale omawiamy go dzisiaj w konkretnym kontekście, skupiając się właśnie na postawie faryzeuszy na tych problemach. Podzielimy go sobie na trzy części, wypisując sobie te trzy myśli, trzy problemy w ich... Postawie, przy każdym z nich się zatrzymamy i mam nadzieję, że zobaczymy, że ten problem dotyczy również nas. Przerwa dla alergii. Byście otworzyli Biblię, czy to fizycznie, czy smartfon. Więc Ewangelia Marka, rozdział 7, od pierwszego wersetu. Zeszli się do niego faryzeusze oraz pewni znawcy prawa z Jerozolimy. Zauważyli oni, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw w odpowiedni sposób nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli i których przestrzegają. Takich jak obmywanie kubków, dzbanów, miednic i łóżek. Zapytali go zatem faryzeusze. Fajnie, że tak ewangelista Marek wytłumaczył nam wszystko, prawda? To, to ułatwia bardzo dużo. Wiemy, w jakim jesteśmy miejscu. Zapytali go zatem faryzeusze i znawcy prawa, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękami? On zaś im odpowiedział, trafnie Izajasz powiedział o was, o w swym proroctwie. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przekazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. I tu się zatrzymajemy, pomimo tego, że to nie jest koniec tej interakcji. Więc oni chcą przyłapać Jezusa na jakimś grzechu i wystawiają go na próbę, zadając mu pytanie albo wskazując na problem nie z przykazaniem, ale z tradycją. Nie odnoszą się do konkretnej zasady w Starym Przymierzu, ale do praktyki, którą oni stosują. Praktyki, które wynika z interpretacji, czy z wyjaśnienia, jakie oni mieli dla prawa Starego Testamentu, czyli z Talmudu, tak Talmud, czyli to wyjaśnienie Tory. I wydawałoby się, że tam te 613 to jest, to jest mało, ale tam jest, to jest dużo, ale w Talmudzie jest tych przekazań jeszcze więcej. No, i mamy tam wyjaśnienia, mamy obowiązki i zakazy w pierwszej części, w Misznie, tak zwanej, i w drugiej części, czyli w Gemarze, jest wyjaśnienie tej pierwszej Miszny i uszczegółowienie. Więc tych zasad jest dużo. No i oni odnoszą się do praktyki obmywania rąk. I w tym kontekście, o którym oni mówią, faryzeusze, nie pojawia się, tak jak powiedziałem, takie zalecenie w prawie. Ale ta tradycja, ona nie bierze się znikąd. Ona wynika z ogólnego sensu wielu zapisów prawa Starego Testamentu. Spora część prawa odnosi się do tematów higieny i zdrowia. To obmycie rąk, które oni praktykowali, to było takie obmycie dłoni aż po łokieć. Może tak kojarzymy? Niektórzy sobie tam próbują coś śpiewać, żeby 30 sekund myć. Nie wynikało w ich przypadku to ze świadomości jakichś istniejących wirusów, ale wiary, że jakieś zło może przejść przez kontakt z czymś brudnym, więc trzeba to zmyć, zanim będziemy jeść. Więc Mamy sytuację, w której Jezus z uczniami podróżują. Podróżują łodzią, właśnie przybyli do nowego miejsca, tłumy za nimi idą, no i odchodzą na bok, uczniowie z Jezusem, no i wyciągają kanapki, tak? Ktoś tam ma z serem, ktoś tam z dżemem, ktoś z humusem jedzą. I jedzą tak w marszu. Nie, nie, nie może nie siadają nawet. Bez jakiejś ceremonii, nie nakrywają do stołu. W drodze. I pojawia się pytanie, czy dobrze, gdyby umili ręce przed jedzeniem? Dobrze czy niedobrze? Dobrze, dziękuję. Super. Albo, czy dobrze, gdyby Jezus im kulturalnie przypomniał: No, stop, 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 mam tutaj wodę, misę, umyjmy ręce. Byłoby dobrze? No, no, bez wstydu. Dobrze. Czy dobrze by było, gdyby dzieci po powrocie z podwórza od razu wchodziły: Mamo, poczekaj, idę umyć ręce, zanim zrobimy coś dalej? Byłoby dobrze? Super by było. Dobrze by było, gdybyśmy my trzy razy dziennie myli zęby, nitkowali i potem pukali płynem do mycia tam tego? Dobra, niektórzy tam nie są pewni. Byłoby, zakładamy, że dobrze. Ja się nie znam, ja się nie znam dobrze na zębach, ale było, myślę, że byłoby dobrze. Czy byłoby dobrze, gdybyśmy od razu potrafili wyczuć, że mamy jakąś chorobę zakaźną, i się gdzieś odizolować i nie mieć kontaktu z nikim? Dobrze. Czy byłoby dobrze, jakbyśmy tworzyli mniej śmieci w naszym życiu? Byłoby. Gdybyśmy wszyscy poszli na wybory, byłoby dobrze? Byłoby dobrze. No, gdybyśmy, gdyby w szkołach było mniej indoktrynacji z tej czy z drugiej strony, a więcej wiedzy praktycznej, byłoby dobrze? Jakbyś, jakbym jadł więcej warzyw, a mniej słodyczy. Czy byłoby dobrze? No byłoby bardzo dobrze, ale, ale jest jak jest. Więc problem faryzeuszy w tej sytuacji nie jest taki, nie, to nie. Jest, to kazanie nie jest, żebym sobie usprawiedliwił niezdrowe żywienie. Problem faryzeuszy w tej sytuacji nie jest taki, że oni zabiegają o złą rzecz, że starają się przekonać Jezusa i Jego uczniów do czegoś, co stoi w sprzeczności z Bożym prawem. Wręcz może to z tego prawa wynikać. Oni nie starają się ich przekonać do czegoś abstrakcyjnie, niepraktycznego. Oni nie mówią o czymś, co jest nierealnie czasochłonne, do czegoś bardzo kosztownego ich nie namawiają, do czegoś, co zatrzyma misję Jezusa. Oni mówią weźcie i umyjcie ręce. Oni zwracają uwagę na dobrą rzecz, ale tą rzecz stawiają ponad tym, co jest najważniejsze. Zamiast zabiegać o to, co powinni, postanowili skupić się na kwestii drugorzędnej: dobrej, przydatnej, sensownej, praktycznej, ale drugorzędnej. I to jest nasz pierwszy problem. Gdy religią w moim życiu, tym najważniejszą rzeczą, na której myślę, jest coś dobrego i to zajmuje miejsce najważniejszego. Gdy coś, co jest dla mnie, dla mnie ważne, proste, oczywiste, dla Ciebie musi być też ważne, proste i oczywiste. I można by było tworzyć przykłady. Niektórzy zaczynają od razu mówią naprawdę? Nie? nie posyłasz dzieci do przedszkola? Co, co jest z tobą? A ktoś inny powie, a ty posyłasz? Co? Co się dzieje? Powariowałeś? Niektórzy mówią, tyle ty kaszlesz i nie poszedłeś do lekarza? A ktoś inny powie, o już antybiotyki. Nie dbasz o siebie widzę. Ktoś pyta, naprawdę głosujesz na niego? Ty jesteś chrześcijaniną? A jak jest odpowiedź na to? A ty na niego? Ty, no też, ty chyba nie jesteś. I ktoś, można pójść dalej. Patrz co ona polejkowała. Ona chyba nie kocha pana Jezusa. Patrz co on szeruje. Uf, masakra. Zastanów się nad tym, jakie ty masz priorytety. Zastanów się nad tym szczerze. Jakie pięć tematów najczęściej poruszasz w rozmowach? Jakie pięć rzeczy najczęściej wymagasz, oczekujesz od innych? Szokują cię, gdy widzisz u kogoś innego. Ale jak jesteś odważny, czy odważna, to nie zadawaj sobie tego pytania, bo to, to jest. Tu jeszcze można się wymigać. zadaje komuś. Jak myślisz, że ze mną porozmawiasz, nie mówcie tego teraz mi, możecie potem, ale jak myślisz, że ze mną porozmawiasz, to jak myślisz, o czym zakłada, że będziemy rozmawiali? Czego się spodziewasz? Możesz zapytać się drugiej osoby, czego bałbyś, czy bałabyś się mi powiedzieć? W jakiej kwestii czujesz, że będę osądzający, czy osądzająca? Bardzo możliwe, że w rozmowie ze mną doświadczali się takiej postawy. Nie bójcie się tego mówić mi, nie bójcie się tego mówić innym. I nie bójcie się też innych o to pytać. A więc mają oni niewłaściwe priorytety i czytamy dalej, bo Jezus nie tylko wskazuje na to, że mają niewłaściwe priorytety, ale obnaża nierówne standardy, jakie mają faryzeusze. Więc od dziewiątego wersetu. I ciągnął dalej. Sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast Niego obstawiać przy własnej nauce. I tutaj Jezus przechodzi do ofensywy. Najpierw powiedział, że są obłudni, Pomimo tego, że tak jak powiedziałem, no, pro, proponują dobrą rzecz i teraz chodzi do ofensywy. Mojżesz bowiem powiedział, szanuj swego ojca i swoją matkę oraz kto zniewoża ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie, jeśli człowiek powiedział, bo ojcu lub matce korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie jest darem ofiarnym, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca albo matki. Tak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie słowo Boga i wiele tym podobnych rzeczy robicie. A więc Jezus, faryzeusze atakują Go z obmywaniem rąk, a Jezus odbija im piłkę i wskazuje bardzo mocno, jakimi hipokrytami są. Więc o czym Jezus mówi? Myślę, że kojarzymy Piąte Przekazanie, czci Ojca swego i Matkę swoją. Jest tam obietnica błogosławieństwa dla tych, którzy Go przestrzegają, ale jest też obietnica przekleństwa dla tych, którzy nie przestrzegają tego przekazania. I ta część dla rodziców oznaczała troskę. Osobiście albo finansowo. Szczególnie troskę, kiedy ci rodzice są już w podeszłym wieku i trzeba się nimi zająć. Ale żydowska interpretacja, ta interpretacja nauczycieli religijnych, czy tradycja, pozwalała, żeby te pieniądze, które ktoś miałby przeznaczyć na opiekę nad rodzicami, zadeklarować właśnie jako to korban. Korban, czyli po hebrajsku lub aramejsku, oznacza takie prawne dedykowanie czegoś Bogu. Oznaczało to, że jestem zwolniony, jestem zwolniony z obowiązku, żeby zająć się moimi rodzicami i mogę te pieniądze na przykład oddać na świątynię. A jak byłem zwany, to jeszcze tak sobie to w sercu usprawiedliwiłem, że tak naprawdę część tych pieniędzy zachowałem dla siebie. Ta zasada pozwala mi uciec od odpowiedzialności, stawić siebie na pierwszym miejscu, uprościć sobie życie za wszelką cenę i udawać, że przesegam Bożego Prawa. Idealna zasada dla ferezeuszy właśnie i innych nauczycieli. Dzięki temu zdecydowanie ich kieszenie mogły się powiększać. Myślę, że dzisiaj mamy organizacje i ludzi, którzy bardzo, bardzo podobnie działają, ale nie myślmy o nich, myślmy o naszym sercu. Ta hipokryzja ferezeuszy jest pokazana przez Jezusa dobitnie. Ludzkie zasady traktują priorytetowo oni może powiedzą, że to jest ich interpretacja prawa, tak, to obmywanie, że Bóg tego pewnie by chciał, no bo pewnie by chciał, że takie obmywanie to rzecz właściwa dla jego ludu, ale dobra rzecz zdaje się dla nich najważniejszą. A z drugiej strony Boże prawo są w stanie tak przekręcić, żeby nie musieli go przestrzegać. Albo żeby przestrzegać go dokładnie tak, jak im to pasuje. Przestrzegać tak, jak to dla nich korzystne. Widać, jak nierówne standardy mają ferezeusze. Jak im to pasuje, to chętnie naciągają im interpretację, żeby było łatwo i przyjemnie. A jeśli ktoś inny czegoś nie przestrzega, to podnoszą aferę. Pałają takim sprawiedliwym, bożym gniewem. I myślę, że my działamy podobnie. Gdy mamy ocenić swoje postępowanie, jesteśmy w stanie usprawiedliwić grzech i zaniedbania od tak. Łatwo jest nam coś sobie wybaczyć. Łatwo jest nawet powiedzieć, że jak grzeszymy, że no nie, tak naprawdę to my robimy dla Boga, z miłości do Boga, tak sobie w głowie poukładać wszystko, że wypadamy super. Łatwiej jest nam dać przepustkę w tych dziedzinach życia, w których naturalnie sobie radzimy gorzej. Ale gdy mamy ocenić postępowanie innych, szczególnie w tych kwestiach, które uważamy za, my uważamy za kluczowe, w które nam przychodzą łatwo, to szybko osądzamy drugą stronę. Szybko przypisujemy złe motywacje. Szybko od razu znajdujemy grzechy współtowarzyszące. Łatwo jest żyć w niedowierzaniu, że ktoś tego nie robi. Przecież mi tak łatwo to przychodzi, przecież to jest oczywiste, przecież to jest jasne. Tak jak Ferezeusze stosujemy nierówne standardy, inne wobec siebie, inne wobec ludzi dookoła, sztywne w jednej kwestii, luźniejsze w innej. I ta nasza religia zdecydowanie jest większa niż religia drugiej osoby. Nie damy się wciągnąć w zasady i ograniczenia innych, ale chętnie narzucimy swoje zasady i ograniczenia im. I dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, dlatego że problem jest w sercu. Jezus właśnie w tej trzeciej części tej rozmowy o tym mówi. Tutaj widzimy, że Jezus naucza tłum i odpowiada, czy dopełnia ten wątek, który podniósł w rozmowie z Ferezeuszami. Widzieliśmy ich niewłaściwe priorytety, widzieliśmy jak nierówne standardy stosują, a teraz zobaczymy, że mają niewłaściwą perspektywę. Oni patrzą na zewnątrz, zamiast widzieć to, co jest wewnątrz. Od 14 wersetu. Znów przywołał do siebie tłum i zaczął do nich przemawiać. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie: nic, co do człowieka wchodzi z zewnątrz, nie może go uczynić nieczystym, lecz rzeczy, które wychodzą z człowieka, to one właśnie czynią go nieczystym. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. A Gdy opuścił tłum i znalazł się w domu, jego uczniowie zagadnęli go o tę przypowieść. Wtedy im powiedział: To i wy jesteście tak niepojętni? Nie rozumiecie, że nic, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go uczynić nieczystym? Przecież nie wchodzi do jego serca, tylko do żołądka, jest potem wydalana na zewnątrz. W ten sposób Jezus uznał wszystkie pokarmy za czyste. I mówił dalej, człowieka czyni nieczystym to, co z niego wychodzi, z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary, rozwiązły czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia, praw... powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą Jezus bardzo mocno wskazuje w tej postawie faryzeuszy. I widzimy go właśnie w tej rozmowie, gdzie Jezus podsumowuje. Jezus mówi, że nie jest problemem to, co wchodzi do człowieka, ale to, co z niego wychodzi. On się odnosi do czystości ceremonialnej, opisanej w prawie Starego Testamentu. Sam Marek wyjaśnia, że tym stwierdzeniem Jezus uznał wszystkie pokarmy za czyste, że nie obowiązuje nas podział na czyste i nieczyste, że Bogu się nie podoba bardziej kanapka z serem niż z szynką, Ale to temat jest szerszy, bo tam nie jest mowa tylko o jedzeniu. Nie tylko kwestie dietetyczne, higieniczne, kulturowe. Ta czystość, o której mówi Jezus, ta obawa, którą oni mieli przed jedzeniem konkretnego mięsa albo dbałość o czystość rytualną, ona wynikała z tego, że Bóg to zalecił i wynikała z tego, kim on jest. Bóg jest święty, czysty, oddzielony i my nie zasługujemy, żeby z nim być. Te zewnętrzne rytuały, one miały przypominać, one miały obrazować. Ale oni przedłożyli je nad to, co było najważniejsze. I to pojawia się już w prawie, gdy czytaliśmy i omawialiśmy wspólnie Piątą Księgę Mojżeszową. Widzieliśmy tam, że Mojżesz zapowiada, mówi: takie są zasady, takie są przekleństwa, błogosławieństwo, i zapowiada: Wam się to nie uda, bo potrzebujecie nowego serca. Problemem jest to, co jest w środku, a nie to, co jest na zewnątrz. To nie jest tak, że jestem czysty i się pewnymi rzeczami w moim życiu zdarzy mi zabrudzić. Tylko jestem brudny i wszystko, czego się dotknę. Staje się brudne. Problem jest we mnie. Faryzeusze nie mieli tej perspektywy. Gdy spotykają się z uczniami i z Jezusem, oni poruszają tematy zewnętrzne, rytualne, cielesne. Ich pierwsza i ostatnia myśl w rozmowie to przestrzeganie tych zewnętrznych rzeczy, nakazów, tradycji, dobrych praktyk. Ich życie jest tym napędzone, co jest na zewnątrz. W innym miejscu Jezus mówi. Dosadnie w Mateuszu 23, wersety 25-26: Biada wam, znawcy prawa i ferezeusze, obudnicy, dbajcie o czystość zewnętrznych części Kielicha i Misy, nie o to, że środek pełny grabieży i gwałtu. Ślepy ferezeuszu, czyszczenie Kielicha zaczynają od wnętrza. Wtedy to, co na zewnątrz, też zalśni czystością. I podobny wniosek Jezus wyciąga tu. Zacznij od wnętrza, a reszta będzie tylko konsekwencją. Jeśli naprawdę przejmowaliby się ich czystością, by zapytali o czystość, a nie o rytuał. Zapytaliby, nie atakowali. Mówiliby o tym rytuale jako o dobrej praktyce. Słuchaj, mamy taką fajną zasadę u nas, że się myje ręce. Polecam. Ale nie mówiliby o tym jako o rzeczy najważniejszej. A przede wszystkim ponad tym robiliby. Rzeczy, które dotykają serca, a nie zewnętrznego rytuału. I nam też często brakuje tej perspektywy. Patrzymy na drugą osobę i pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to kwestie zewnętrzne. Chęć przekonania kogoś do tych samych poglądów politycznych. Rozmowa o jakiejś nowej diecie, dyskusja o najnowszym filmie czy serialu, o jakiejś nowej metodzie wychowawczej, o Lidze Mistrzów bądź tańcu z gwiazdami. To nie są złe rzeczy i można o nich rozmawiać i się nimi interesować, oczywiście. Ale problem jest, jeżeli to są jedyne rzeczy, o których mówimy, jedyne rzeczy, najważniejsze rzeczy, o których myślimy. I nawet gdy chcemy o kogoś zadbać, na kimś nas zależy, to często nie mamy nic do zaoferowania, ponad to mywanie rąk, ponad te zewnętrzne rzeczy. Ale gdy mamy tą perspektywę, o której mówi Jezus, to ponad wszystkim zależy nam na sercu, potrafimy wyjść poza kwestie zewnętrzne i szukamy, co za nimi stoi. Próbujemy przebić się ponad tymi tematami zewnętrznymi i chcemy poruszać tematy życia duchowego. Odkładamy na bok czasami rozmowy epidemiologiczne, ekonomiczne, społeczne i poruszamy te kwestie, na których Bogu zależy. I tak jak mówił Jezus, to zmiana serca będzie prowadziła do tych innych zmian. Zmiana wewnątrz będzie prowadziła do zmiany na zewnątrz. Serce blisko Boga będzie pragnęło tego, co bliskie Bogu. Serce ukryte w nim, serce czyste, to życie w pełni, to życie, które nie jest obciążone jarzmem, powinienem, ale życie wolne, aby realizować nowe pragnienia, które mamy w nim. Mogłbym dać wiele przykładów, ale dam jeden. W ostatniej takiej rodzinnej kłótni politycznej, przypychaliśmy się na różne argumenty. Które klasyka? Które zło jest mniejsze? Co jest najwłaściwsze z perspektywy chrześcijan? Tak, na kogo można moralnie zagłosować, ale na kogo nie, i tak dalej, i tak dalej. I ciekawe było to, że jak łatwo było mi wpaść w tą rozmowę i zupełnie zapomnieć o tym, co stoi za tymi naszymi wypowiedziami. Bo co, to, co stało za tą rozmową, to były złe emocje, złe pragnienia. Z jednej strony niechęć do jakiejś partii czy osoby. Taka niechęć przeradzająca się, się w nienawiść. A z drugiej strony, chęć wygrania dyskusji. To dobre motywacje, nie? do rozmowy. Ja chcę wygrać dyskusję, ktoś kogoś się nawidzi, fantastyczne chrześcijańskie spotkanie. Naprawdę długo zajęło, zanim udało nam się troszkę ochłonąć, przejść do rozmowy o sercu, do rozmowy, która ma szansę, żeby nas jakokolwiek zbudować, dać wzrost, dać życie. I okazało się, że da się, boleśnie, ale da się zostawić w tle rozmowy na temat lepszego kandydata. I skupić się na naszej postawie i motywacjach. Żeby było jasne, rozmowa jeszcze się nie skończyła. Także, Jeśli ktoś chce zostać w jarzmie tego, co powinien, oczywiście droga wolna, prawda? Jeśli ktoś chce zostać pod tym ciężarem szukania odpowiedzi w religiach, które oferuje nasz świat, okej, okay. W presji gonienia najnowszych trendów religijnych, najnowszych zasad, które nas uratują w końcu. Najnowszych praktyk, które wyrównają całą niesprawiedliwość tego świata. Najnowszych danych, najnowszych badań, najnowszych opinii, które może postawią mnie wyżej w tej hierarchii współczesnych naszych religii. Okej, okay. można. Ale biblijna perspektywa jest na to taka, jak historyczna zresztą: że te religie przemijają, ewoluują, zmieniają się, umierają, powstają nowe. I ci, którzy najgłośniej jednego dnia krzyczą, następnego dnia, muszą się ukrywać przed tym, co przeczy ich przekonaniom, albo no może idą w zaparte i udają, że to nic się zmienia. Ci, którzy najszybciej osądzali nieposłusznych ich religii, sami później padają ofiarą jakiejś innej, nowszej, silniejszej. I żadna z nich jeszcze nikogo nie uratowała. Nie tylko umieramy, nie tylko życie na tej ziemi nam ucieka szybciej niż myślimy, ale ono jest przepełnione zmaganiem, cierpieniem, chorobami i ciągłymi zawodami. Bo żyjemy wśród niedoskonałych ludzi. Ich pomysły i rozwiązania nie zmieniają naszej natury, naszego serca. Ale jeśli chcę prawdziwej zmiany, to ponad wszystkim muszę biec do tego, który to serce może zmienić. Do, do tego, który może dać mi nową naturę i do tego, który tą naturę będzie kształtował. Będzie wspierał mnie w przezwyciężaniu grzechu każdego dnia. Będzie pokazywał mi właściwą perspektywę. Jezus mówi, że wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka. I to one czynią go nieczystym. Gdy to czytamy, nie możemy być wniosku, to się wezmę w garść i to moje wnętrze oczyszczę. Potrzebuję nowego wnętrza. I o tym pisze Paweł. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. W liście do Efezjan, gdy opisuje, co się dzieje w życiu chrześcijan, gdzie idzie za Chrystusem, mówi, że jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z nim umieścił na wysokościach nieba. Jakakolwiek inna zmiana zmiana diety, recyklingu, prezydenta, leków, Prawa, nawet konstytucji, będzie powierzchowna w stosunku do tego, czego potrzebujemy. Te zmiany mogą być dobre, warte rozważać, dowodywać się, sprawdzać, ale upatrywanie się w nich prawdziwej zmiany jest złudne. Prawdziwa zmiana jest w tym, który ożywia nasze martwe serce, w tym, który dotyka serna, w tym, który daje źródło wody żywej, wypływającej z, z nas. A gdy jestem jego dzieckiem, to muszę stać na baczności żeby jego nie tracić z przed oczu, żeby żadne protesty, akcje na Facebooku, nowe porady lekarzy, ekonomistów czy polityków nie, nie zajęły miejsca największej nadziei w moim życiu, żeby nie stały się moim punktem odniesienia. Ja by to robić będę każdego dnia, zaczynał i kończył dzień z nim. Będę słuchał o nim więcej niż o religiach, które proponuje ten świat. Będę pragnął rozmawiać o nim. Bardziej niż o czymkolwiek innym. I na koniec jeszcze mam takie trzy krótkie myśli w kontekście tego, jak mieć właściwą postawę w tych rozmowach o kwestiach drugorzędnych. Tak jak mówiłem, nie musimy porzucać tych tematów tematów wyborów, spraw społecznych, epidemii, zdrowego odżywiania, metod wychowania dzieci itd. itd. To są często rzeczy ważne, często za nimi stoi coś głębszego często te rzeczy uwydatniają. Nasze głębsze problemy, trzeba o nich rozmawiać, czasem nawet napomnieć, wspomóc kogoś. Nie mamy ich unikać ze wszelką cenę, ale potrzebujemy tego, czego brakowało faryzeuszom. Potrzebujemy mieć właściwe priorytety, Chrystusowe standardy, i ponad tym, co widzimy, poruszać problem serca. Można byłoby mówić o tym długo. Ja sobie wypisałem trzy myśli. One może będą pomocne, może nie. Trzy rzeczy, o których warto pamiętać. Mieć z tyłu głowy gdy do tych współczesnych religii, trendów i akcji podchodzimy. I na tym zakończymy. Trzy rzeczy. Po pierwsze, belka i drzazga. Jezus w swoim nauczaniu dał bardzo wiele dosadnych przykładów tego, jaka jest nasza natura. I obraz belki i jest jednym z nich. Jezus tam wskazuje na kilka rzeczy. Bardzo to skracam, ale mamy to gdzieś. Możemy do tego sobie wrócić. Łukasza, Ewangelia Łukasza, rozdział 6, Jezus porusza tam temat tego, jak widzę mój grzech i jak widzę grzech drugiej osoby. I on tam mówi kilka rzeczy. Mówi, po pierwsze, wszyscy jesteśmy ślepi i oszukujemy się, że możemy gdzieś innych doprowadzić. Po drugie, mówi, że potrzebujemy kogoś, kto nam oczu otworzy. Po trzecie, wskazuje, że wszyscy grzeszymy i mamy pomagać sobie z tym grzechem walczyć, ale mówi o tym, że mam najpierw zobaczyć belkę w moim oku, zanim będę próbował wyciągnąć żazgę w drugim. Mam najpierw pamiętać o moim grzechu, i widzieć jaki on jest duży i z tym nastawieniem napominać. Mocna świadomość mojego grzechu i rozwiązania, które jest w krzyżu, będzie dawała mi pokorę, ostrożność, uniżenie, właściwą perspektywę, ale też chęć do działania, bo jest ze mną ten, który moją belkę zaniósł na krzyż. Po drugie, Jezus mówi o nowym narodzeniu z ducha, a nie z ciała o czym często zapominamy. W Ewangeliana w trzecim rozdziale, w bardzo ważnej, nocnej rozmowie Jezus jest zapytany, jak można mieć życie wieczne, jaką ważną ma lekcję, jak dostać się do Królestwa Bożego. I on odpowiada, że nie chodzi o narodzenie z ciała. nie chodzi o nowe zwyczaje, nie chodzi o zmianę miejsca kultu, zmianę codziennej pobożności, ale o zmianę w środku, o zmianę serca, nowego ducha. I dalej w kolejnym rozdziale, czwartym Ewangeliana, w kolejnej rozmowie Jezus mówi, że to On tę zmianę przynosi. On daje życie wieczne. I ta zmiana w środku dosłownie wypływa na zewnątrz. A więc po drugie, omawiając te wszystkie bieżące zagadnienia, pamiętajmy, że kolejność jest taka, taka: duch, potem ciało, serce, potem zwyczaje. I ostatnia myśl jest taka, że czekamy na nowe niebo i nową Ziemię. O czym często zapominamy w tych dyskusjach. I to życie tutaj to są przedbiegi wieczności. My jesteśmy powołani do dobrego zarządzania tym światem. Na pewno. Bóg nas do tego stworzył. I mamy pragnienie, żeby to poukładać, posegregować, ogarnąć, zarządzić tym sensownie, naprawić to zepsute. To są dobre pragnienia pochodzące od Boga. Złe jest życie, które w sposób świadomy niszczy ten świat. On jest darem od Boga. Ale. Ale Ziemia jest skażona. I wiemy, że ostatecznie czekamy na zmianę, której nie przyniesie kolejny rząd. Kolejny nowy pomysł na ten świat, ale Jezus. Działamy, ale nie łudzimy się, że dostrzeżemy wszystkie problemy i że dostrzeżemy wszystkie właściwe rozwiązania. Nie łudzimy się, że zmienimy cały świat. Działamy, czekając na zmianę Chrystusa, na Jego powrót, na nowy początek, który przyniesie. Powstajemy do modlitwy. Drogi Ojcze w niebie, cały ten świat, który nas otacza, widzimy, jak on zabiega o to, aby skupić naszą uwagę na sobie. Widzimy, jak to wszystko, co nas otacza, walczy, żebyśmy zawiesili wzrok na tej kolejnej, ważnej, dobrej, powierzchownej rzeczy. Żebyśmy swoją nadzieję położyli w niej. Żebyśmy swoje myśli położyli w niej. Żebyśmy naszą wiarę położyli w tej rzeczy, Panie. Mamy ich coraz więcej. Coraz łatwiej nam przychodzi zaufać im. Coraz częściej dajemy się zmanipulować. Coraz częściej te rzeczy nas rzeczywiście poruszają. Prosimy Cię, Panie, abyś Prowadził nas do tego, na czym Ci zależało, abyś prowadził nas do tej perspektywy, którą Ty miałeś, abyś układał nam priorytety według Twoich priorytetów, abyś uczył nas traktowania innych tak, jak Ty traktowałeś ludzi, Panie. Dziękujemy Ci za to, że nie musimy nieść jarzma kolejnego ruchu społecznego, jarzma kolejnego nowego pomysłu na życie, który daje ten świat, ale możemy mieć wolność. Aby iść pod Twoim jarzmem, które jest lekkie i przyjemne. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty nas ratujesz od tego ciężaru i ratujesz nas do wolności, do życia z Tobą. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię, abyś nasz wzrok kierował na Twoją perspektywę każdego dnia. Abyśmy o to walczyli, abyśmy o to ponad wszystkim zabiegali i aby nic nie poruszało naszych serc, nic nie poruszało nas do działania, nic nie wyrwało nas do działania tak bardzo. Jak Ewangelia, jak Krzyż. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją ofiarę. Amen.